Halo, halo, witam wszystkich. Ja jestem Marcisław, wy jesteście wy, a oto jest Towards 1. Oto jest mój Sauron. Weebu Sauron. Na smoczym koniu. Ta gra się robi dziwna pod koniec. Dajcie mi tylko chwileczkę, bo nadal nie mam żarówki. Muszę je sobie kupić. Chcę zobaczyć, czy to ustawię. Nie, jak ustawię softboxa odwrotnie, no to... To mi dużo nie pomoże. Czemu ten golem się nie rusza? Jesteśmy w tym momencie na terytoriach wojny z orkami. I widzimy takie... Dlaczego to się nazywa golem z ciała? Z bliska wygląda jak troll. No ma te... zszywane kawałki skóry. Tylko no... Czy jakiego stworzenia to jest głowa? Żółta zbroja wygląda prawie tak samo jak moja... A nie mogę ich połączyć... A ma te restrykcje denerwujące. O, sprawdziłem sobie przed nagraniem. I ten miecz, który mamy tutaj, miecz dwuręczny, w angielskiej wersji nazywa się Two-Handed... Two-Handed Revelation? Two-Handed Sword Revelation? Coś w tym rodzaju. I jest to jedna z najlepszych broni w grze. Najlepszą bronią jest Flamberg. W sensie z mieczy dwuręcznych, bo tylko tym mam zamiar walczyć. Więc... Może uda nam się zdobyć jeszcze Flamberga? Bym był bardzo zachwycony, uszczęśliwiony bym był, o. I tak, jedziemy w sumie w stronę... Byliśmy... A tak, tutaj jest południowy węzeł, w którym rozmawialiśmy z Kirą. Następny jest... To już chyba były wszystkie. Aha, teraz musimy jechać, znaleźć te trzy kamienie. Do reliktu, jeden jest tu, drugi... Nie, tutaj... To jest chyba nekropolia, taka prawdziwa nekropolia, miasto nieumarłych. Tu jest... Wydaje mi się miasto... Albo odwrotnie, jedno z tych dwóch miejsc to jest... Wiem, że jedno z nich to jest podziemie z potworami, drugie jest miastem, a tu jest smok. Tego to jestem pewien. Dobra, jedźmy na razie na zachód. I zobaczymy, czy znajdziemy po drodze jakiegoś kupca. Jak nie, to będziemy musieli skorzystać z tego. Jebać. Nie wyrusza się na przygodę z pełnym plecakiem. Dlatego w tym momencie poproszę... Myślałem, że mogę coś połączyć. Poproszę mój kamień teleportacyjny, tutaj jest. I do... zwykłego naszego miejsca, zwyczajowego. Gdzie wyprzedamy nasze gówno? I... Nie mam pojęcia, jak miałbym... Jest już chyba... głupi moment na rozmawianie o tym i zastanawianie się, bo to jest już końcówka serii. Nie mam pojęcia, jak mógłbym sprawić, żeby przestała klawiatura tak dziwnie chodzić. W sensie, wiecie, jak naciskam guziki, to mikrofon to strasznie łapie. Wcześniej chyba tego nie było. O, dwa takie same sztylety. Dobrze, że ich nie połączyłem. Tego Eleksoriena zostawię sobie na razie, mimo że wcale nie jest aż taki dobry. Miecz mocy już można wywalić. Tą włócznię sobie zachowam, jakby trzeba było. Śmiercionośny już won. Szaty wszystkie. Czapki. Wiecie, co by było ciekawe? Teraz właśnie sobie o tym pomyślałem, że ciekawe by było, jakby dało się w tej grze zakładać kamienie żywiołów na zbroję. To by było ciekawe. Dawałoby nam to na przykład te odporności na żywioły. Mało przydatne, ale jak najbardziej ciekawe. Nie, wywalę tego Eleksoriena.
Won z bombami. Kalcyt. Wszystko co nietrwałe. A te pierścienie też już powyrzucam. I jeszcze tu coś było, co było nietrwałe. O, szafiry. Tarczyce zombie. I to chyba wszystko. Aha. Dobra. Przy okazji sobie... pierścień. Przy okazji może pobawimy się alchemią. 3 diamenty i perła. Dlatego tak. O! Stakowanie tych przedmiotów. 6 leczących. I jest tak, 9 siły i sporo we w odporności. Teraz może by tak... Ogień. Ogień. I może... A, sól. To jest chyba jeszcze grzyb, no. Zapomniałem o tym grzybie, żeby go sprzedać. I czy mam jeszcze sporo tego? Sporo. Wiecie co? Zapiszę sobie. Na tym zapisie już 24 odcinek. Jak na RPGa? Mało. Jak na tą grę? Dużo. No tu miałem jeszcze przed ogniem. Trochę niepotrzebnie. Zrobiłem to tak, jak zrobiłem. Weźmy tak. I spróbujmy może 6 mikstur. Co niebo mikstury można, można. Pięć i 6. No, z miksturami też działa. To dobrze. Może jednak wykorzystam to wszystko już teraz. A, kręgosłup wilkołaka i lawenda działają tak samo. Warto wiedzieć. Ciekawe, że są kręgosłupy wilkołaka, ale no wilkołaków samych w sobie to już ta gra nie ma. To jest ciekawe. Składników stwierdzam brak. A więc weźmy jeszcze te. A nie. Tu coś jeszcze powinno być, jakaś jedna sztuka jakiegoś. Wiecie co? Fuck it. Weźmy tak. 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 I tak. Na pewno wszystko jest trwałe. Zrobione. Teraz może taki zestaw dla maga. Czego ja właśnie szukałem? Rzeczy, które są na odporności. 7 kwarców tutaj stoi. Raz, 8. Zapiszę. Bo to wygląda niebezpiecznie. O, zadziałało. 3 siły woli, 252 many i odporności. Teraz poproszę o tak. Miejsca, żeby sobie odstawić 6 miksturek.
Mógłbym sobie zrobić te. Ej, tak używam tego w taki sposób, że. Tak nieregularny sposób, że nie warto ustawiać sobie żadnej rutyny. W sensie żadnej gotowej recepty. W ten sposób? Aha. No i fajnie. Na razie tak zostawmy. On coś ma? Zardzewienie broni. Co to daje? Poza tym czasowo zardzewienie broni sprawiające jej działanie. Nie. Ciernie. Ostre kolce, które wystrzeliły ziemi i w ogóle zadające punkty obrażeń. Nie. Cień by mi się przydał. Błogosławieństwo ziemi. Odporność na pchnięcie, cięcie i ciosy bronią obuchową. A nie można powiedzieć, że na wszystko. Teraz szukać tego cienia. Pana mrozu. Raczej sobie tego zaklęcia nie ubzdurałem, co nie? W sumie, chcę wiedzieć jedną rzecz. Czy jak teraz się wrócę? To jest twoje. Znowu się teleportnę. Używam własnego teleporta. That's interesting. Aha, mogę tak sobie resetować jego skład. I widzę, że on też sobie skaluje sprzęt do mojego poziomu. Fajnie. Tarcza piekieł, która jest no w chuj lepsza od mojej. A wiecie co? A niech stracę. I tak mam w cholerę hajsu. Ej, ekonomia w gierkach. Chyba nie znam żadnej giereczki. No, jest Blade and Soul. Ale Blade and Soul to jest zupełnie inna para... ...główna. Dobra, Blade & Soul jest bardzo dobrym MMO, jeżeli chodzi o system walki. Fabularnie też fajne. Movement postaci jest zajebisty. To jest gra, w której nie potrzebujecie mounta, bo poruszacie się sami jak mount. Latający. Nadal nie. Zaklęcie ciernia jest mi potrzebne. Cienia. Dzięki niemu będę mógł masakrować łuczników. Czy ja muszę się tak daleko teleportować? No w sumie tak, żeby mi ten obszar zniknął z renderu. Wołanie, dezorientacja, rozpruwacz, fala ognia, wyzwanie kamiennego golema. Jeszcze raz. Mógłbym połowę jakiejś tej drogi, może tutaj. By wystarczyło. Coś nie wierzę, że teleport sąsiedni dałby mi ten efekt. Fala uderzeniowa, erupcja. Zamieć, czarodziejski bluszcz. Wiwerna. I rdzewienie broni. W sumie mamy pokazaną zimową krainę. Zimowa kraina powinna być gdzieś tutaj. Szkoda tylko, że nie mamy dostępu do tych ziem. Bo tutaj na dole jest pustynia. To chyba było za... mało. Aby ja się stąd teleportowałem. Nie no, mądre to było. Muszę swoją drogą pamiętać o tej sztuczce, może w jakiś sposób dałoby nam się... O, ile zaklęć, musi w końcu być. Ulewa ognia, szał chaosu.
Machnięcie, przeładowanie. Tyle zaklęć, a nie razu tego, czego szukam. Ciekawe w ogóle, czy to odwołanie działa też na duchy. Byłoby fajnie. O trzy pierścienie, które mógłbym razem ze sobą połączyć. A dlaczego zacząłem o tej ekonomii w Blade & Soul? W Blade & Soul wszystkie rzeczy, które dropimy, kosztują 1 kopera. 1 miedzi. Regeneracja, erupcja. Czyli nie da się dorobić za bardzo przez grind. Rozpiewanie ulewa. Sopel. Wiesz co, daj mi ten sopel. Lodowego projectile'a szkoły wody to ja jeszcze nie mam. A tak to mam chyba wszystkie. Fajna ta muzyka gra w tle, ale boję się, że może być jednak niedozwolona. Na YouTube. Zwłaszcza, że nie sprawdziłem do końca jak... trwała mikstura żywotności, krasnoludzkie piwo. Pamiętajcie, krasnoludzkie piwo przywraca żywotność, zwiększa stałą żywotność. Ostatnia próba i jeżeli teraz nie będzie, to jebać. Spróbuję to znaleźć pomiędzy odcinkami. Sopel, już widzę, że nie ma. No, niestety nie ma. Szkoda. Ej, ten pierścień jest fajny. Zręczność i siła. Kosztuje to tyle, że... Dobra, bierzemy naszego Saurona. Na tym jego... koniu sauronowatym. I jedziemy na zachód. Wypadałoby na jakąś drogę wejść. Wiwerny mamy w dupie. No właśnie. Jestem ciekaw, po co nam tyle tych pasków. Właśnie mamy F7, F8, F9, F10 i jakiś tam dodatkowy. Po cholerę nam ich tyle, skoro tylko jeden działa. Nie wiem dlaczego, jak te potwory siedzą tak w takiej jednej kupie, wyglądają strasznie obrzydliwie. Nie wiem czemu. Ogólnie designy stworów są... Po pierwsze, grafika samych stworów... O, las bambusowy! Ciekawe, czy są w nim króliki. I zaraz będziemy na drodze. Droga jedzie przez... Co? Na dole? Trachit, co to jest? Czym ty jesteś? Czym wy jesteście? Wielki trachit, ja pierdolę. Idź się... jebać. Co do kurwy. O, kolejna pałka. Jak mają zamiar dropić pałki, to ja bardzo chętnie. Co z nich wypada? Oni tak na drogach się swarmują? Żywotność na stałe. Dobra, nawet jeżeli są obrzydliwymi mantydami? To najbliżej będzie. Dopóki nie są jacyś... Oni biegają po bambusowym lesie, ciekawe. Elexorien. Skąd oni mają miecze takie?
Jakie w ogóle jest lore tego miecza? Skąd on się wziął? Kto go wykuł? Dlaczego jest go 10 tysięcy sztuk, żeby gracz mógł sobie go fuzować z pozostałymi? Gdyby nie to, że łazimy strasznie duże połacie terenu, to bym sobie tego konia odstawił jednak. Ale że jest mi przydatny. O, i witamy z powrotem na głównym trakcie. Był królik. Lisy by wypadało tępić, chociaż no, tępić. Człowiekowi smutno, jak coś takiego mówi. A to są wilki. Z lisich kit chyba się robi miksturę na zręczność, więc... No fajnie by było. Hej! Ci goście są jak gromy. Noszą bardzo podobne szaty. Say hello to death. Czemu ziemię się trzymać? Jak daleko? Jak to mówią, chuj daleko. Trzeba wracać do ciała. Znaczy teraz już tam ciała nie ma. Trachidy się biją z... Ja pierdolę. Jak to kurwa wygląda? Da się przechodzić przez te drzewa? Da się. To co, szał bitewny? To się ode mnie odbija? Nie, bo to ma taki dziwny efekt. Nie dajmy się im otoczyć i będzie dobrze. Kryt za krytem. Już przestały wchodzić. Trochę mi brakuje, że nie ma jakiegoś mocniejszego zaklęcia leczniczego. No. That's interesting. Nie pamiętam kompletnie tych stworów. Szkoda, że nie da się zwiększać zdolności ponad kurek. Byłoby fajne. Drewniany pawąż. Nie, no, fajny taki. Tylko pamiętajmy, że mamy do zebrania gówno, które zostawiliśmy. Bo nam się zdechło. A zdechła nam się na północ stąd. Ej, jak bez broni to on chyba biega szybciej. Ale ostatnio wydaje mi się, że powiedziałem, że biega wolniej bez broni. Albo mi się wydaje, albo lisy żyją tylko w krainach startowych i... Nigdzie indziej się nie spawnują. Oj, spok, co do kurwy. To są kokony? Już wiem, jak nazwać tą krainę. No plan. Chyba zjechałem w tą stronę, bo widzę na mapie, że jest zaznaczone. Co on zrobił? Jak działają te łuki?
Dlaczego tam mnie nie zryspiło? Jest mój koń. A, bo to jest źródło many. A nie kapliczka Maliel. I tu są te psubrat. To nie jest najlepsze określenie. Tu jest to chujstwo. O! Let's have a look. Zbieraj wszystko. Chociaż ja w tym momencie już mogę być wybredny. Macie po pysku. Bierz ich, maskotek. Co oni tacy mocni? Ła? Tyle ciosów na klatę przyjmują. Czerwone i białe co? To jest to samo? Ja się nie ma nigdy żadnej. Kurwa, różnicy? Ja pierdolę, znowu zapierdolałeś na całą drogę. Gdyby nie to, że dają te fajne składniki, to bym miał wyjebane. Wilczą mlecz. Ile leveli jeszcze? Jeszcze tylko 5 leveli! 5 leveli i będziemy mogli sobie zrobić miksturkę z tych ich główien. Co nam się świeci? Nie wiem, ale tam pójdę. Jest to drogą prostą do mojego questa. Ciekawe jak ten łuk działa. Nie najgorzej. Zwłaszcza, że nie mam w ogóle punktów rozdanych w strzelanie. Bo jest coś takiego jak, proszę bardzo, naciągnięcie początkowe, że mamy więcej naciągnięte od razu, szybkość naprężenia, dokładność celowania, szybkie strzelanie. To jest co? Umożliwia bohaterowi zwiększenie naciągnięcia cięciwy. Aha, górny limit zwiększony. I chyba nie mam nic lepszego, no możemy iść w odporności. Ale nie wiem, czy mi się chce, bo to jest takie płaskie wchodzenie w tą odporność, które mi już w tym momencie gówno daje. Lećmy jeszcze w tą zręczność. I wiecie co? Może byśmy się tak pobawili w to... naciągnięcie początkowe. Zobaczmy, jak to działa. Jakiś procent jest już naciągnięty. Dlaczego tak dziwnie wygląda strzelanie? Ponieważ przestawiłem sobie na to, żeby było strzelanie... Dlaczego ja się wróciłem? Żeby było strzelanie zalokowane na przeciwniku. Takie jak w goticzku. A kiedy nie ma przeciwnika, no to celuję prosto w środek ekranu. Logiczne? Logiczne. Albo i nie. Nie wiem. Spłońćmy się tych wilków. Chociaż no... Gówno mi to da. Zbieranie tych muchomorów jeszcze mniej mi daje. Dobra, oczyściłem sobie drogę do tego miejsca. A, to taka... No to źródło many tak się świeci. Albo nie? Hej, super, to tak! Sądzę, ci tahidzi, to nie wiem, czy jest dobra sztuka designu. Jak wygląda ich społeczeństwo?
Ła! Przeżyłem. Czego nie można powiedzieć o jednym z nich? Nie wygląda. Te oczy. No. I jakbym tak może... Ej, szybkość naciągania jest fajna. O połowę praktycznie wzrasta. Z każdym levelem. Miecz mocy, co? Miałem już miecz mocy, wyglądał inaczej. Chyba, że to jest miecz mocy jednoręczny. Wersja dla ciot. Okej. Chyba byli wszyscy, chociaż... Może ktoś jeszcze był z nich? Nie wiem, wiem, że no... Ile mamy tych główien? 8, jeszcze 2. Mi się przydało zdobyć. I wtedy mógłbym przestać umyślnie polować na tych tachidów. Widzę, że tam ktoś jeszcze siedzi. Who's that? Haha, proszę bardzo, 2, 3. Cholerę życia ma to gówno. Jeżeli oni nie mają kuferków. Takich na przykład słodkich kuferków. Ja będę bardzo rozczarowany. Za to mieli króliki. To nie może być jakaś zła rasa. Oni mają króliki. Ej, kurwa, tutaj nie ma kuferków. Jestem zniesmaczony. To są big fucking kokony. A, to są trachidy. To jest R-ka jeszcze w środku nazwy. Ej, ta tarcza jest fajna. Daj mi. Daj. Let's see. Pawąż nocy. Zaekwipujmy, gdyż mogę. Chociaż ten pawąż piekieł jest lepszy. Tarcza piekieł. Ma też dodatkową obronę na błyskawice. I ona chyba jest... Ta obrona chyba działa nawet jeżeli tego nie noszę. Mimo, że praktycznie nikt nie atakuje mnie błyskawicami, to założę. To może się kiedyś jeszcze przydać. O kurwa, duchy. Tam jest ich więcej. Nie opłaca mi się. Czemu to się świeci? Dziwny, dziwny. Musiał. Sprowokowali mnie. Rzuca nimi jak szmatami. Noszą się zupełnie tak samo jak... Szamani gromów. Pewnie to ta sama religia. A jaka? Szamanizm. Co to było za zaklęcia? Co to były za zaklęcia? Zobaczmy. Ja może mam to... tego cholernego cienia, tylko o tym nie wiem, co? Przedłużenie. O, o, o.
Szkoda tylko, że już nie mam zaklęcia, które by się przydawało do tego przedłużenia. Specjalizacja pana. Nie. No za cholerę. Oła. Czas stąd iść. A konkretnie czas wsiąść na kuń. Tyle, że mój kuń jest gdzieś tam. Duch niedźwiedzio. Dlaczego ja zboczyłem z trasy? Jesteśmy pod samym miastem. Dobra, tutaj jest to miasto Chińczyków, Japończyków, Azjatów. Nie. Nope, ghost. Już nie do końca. Tutaj jeszcze jedna wioseczka. Nie, tu jeszcze ich pełno. Spierdalam. Gonią mnie. Jest teleport uaktywniony. I oto przed państwem wieś. A może nie? Nie, jest człowiek, dobra. Teraz są ludzie, już myślałem, że to jest wioska tych... What do you mean? Of late, the roads have all been blocked by giant insects. How did you slip past them? No fear and a good sword arm. I bow to you, great warrior. What seek you in Ashes? I have matters to attend to. I do not wish to pry, but do you know anyone here? Nay. Then 'twill be hard for you. The people of Ashes do not warm to strangers. Indeed, 'tis unlikely they will even speak to you, unless they be shopkeepers. I will do my utmost to make some friends. Hmm, you are an able fellow. Could you find Hoko Sayuri in the city? She is in great need of help, but be sure to greet her by name, then she will know you are a friend. Okay. May the eye of Yatulin watch over you. Mhm. A kim jest ten Yatulin? Bo bardzo mało się dowiadujemy o Panteonie tutejszym. Zapamiętałem to miasto troszeczkę, po pierwsze mniejsze, po drugie gorzej wyglądające. Gdzie są jacyś sprzedawcy? Ciekawa fontanna. Dobre pytanie, gdzie są sprzedawcy? Muzyka nawet fajna tutaj gra. Zablokować mi konia to każdy może. Co się... Jedni tu się modlą, drudzy szukają czegoś na ziemi. Wiem, że Yatulin to jest... To takie bóstwo wunusz, tak? To by wyjaśniały te posągi. A tutaj to już nikogo nie znajdę. Trochę ciężko się tym koniem jeździ. O, jest teleport. O, są kupcy!
Kronkowina, coś tam. Wskrzeszenie. Umożliwia przywrócenie do życia martwych istot, które stały się stworami cienia i walczą u twojego boku. Zniszczenie martwiaka. To jest fajne. Kupię. Mimo, że tego i tak nie użyję. Pozbyć się śmieci. Ciekawa muzyka. Coś mi ona przypomina, ale nie jestem do końca pewien co. Ślepych trafów nie chcę rzucać. Co by wyrzuciłem? Chyba tarczę. Ten uczy czegoś, ale no... Ja się chyba już niczego nowego nie nauczę. Boska siła! Zwiększa siłę i to gruntownie. Zorientacja... No szkoda. Muzyki w miastach są całkiem niezłe. Dość ciężka dźwiękowa. Jeszcze do świątyni Jatolena, ale to chyba było z drugiej strony. I w świątyni Jatolena znajduje się ten... kamień reliktu. I nie wiem, czy da się go zdobyć w jakikolwiek sposób. Znaczy, pewnie się da, tyle że ja na początku... Wtedy, kiedy grałem, tu grałem... dziwnie. Bo jak grałem, to no, wybiłem całe miasto, żeby go zdobyć. Nie mam pojęcia, jak zdobyłem oprawę. Było to kompletnie nie pamiętam. Koń mi się zepsuł. To tak kompletnie, róż dupę. Spróbujmy go jakoś zmusić. Ruszenia dupy, a ty... Kurwa. Szkoda. Szkoda. A taki fajny koń był. Zwracać mi się po tego drugiego smokowca, ani po tego kościa ja nie chcę, bo to daleko stąd było. Good day to you. Czy może sprzedawcy są w domach? No jacy mili. A niby tacy nieufni. Bo to musi być jakaś duża rodzina. Tyle łóżek obok siebie. Nie mam konia. Co to jest? No. Nie mam pojęcia co podniosłem. Nieprzyjaźnik. O, są sprzedawcy. I tu jacy fajni. O, jakie fajne rzeczy. Anatros. Miecz ziemi. Ozdobna włócznia. Od razu magiczna. Dużo nie kosztuje. Mógłbym wymienić za moją. Ale... Nie wiem, czy chcę. Chcę. W razie co możemy jeszcze duchy bić dzięki niej. Wygląda trochę inaczej, no to nie można ich połączyć. Okej. Co ma kolejny? Tak się ładnie ustawili, żeby nigdy dwa razy z reszty nie musiał oddawać, czy coś. O, to jest miecz. Podwręczny eleksorien znowu. To chyba będzie dość częsty miecz, który będziemy widywać. O! No. Jestem uradowany. I to chyba wszystko. Jak na razie, dobra. W takim razie tu będziemy
zakończać na ten moment. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże. Siema. I postawcie jakąś świeczkę naszemu kuniowi. Dobry koń był.